Jestem, za chwilkę zaczniemy. Wystartowało nagrywanie, wystartowała transmisja na Facebooku. Dzisiaj dobry wieczór Paweł, dobry wieczór Zosiu. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, do którego nie jesteście przyzwyczajeni, bo zazwyczaj w poniedziałek o godzinie 20 widzicie tutaj naszego pana doktora Janusza Wietecha. Tu dzisiaj proszę bardzo. Janusz, mam nadzieję, się nie obrazi, jak powiem, że mamy zdecydowanie przyjemniejszy dzisiaj widok, patrząc na Karolinę. Słuchajcie, dzisiaj gościmy Karolinę Stróż, panią magister, absolwentkę, jak widzicie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie Karolina skończyła dietetykę, jest dietetykiem klinicznym i jak wiecie już od jakiegoś czasu profesjonalnie zajmuje się naszym programem OptiChange, programem służącym nie tylko i wyłącznie do odchudzania, ale do polepszenia sylwetki, do wymodelowania tej sylwetki, a wiadomo, że odpowiednia dieta to nie tylko suplementacja, ale również ruch, również aktywność fizyczna, od czego nasza Karolina jest ekspertem, czy ekspertką, jakby powiedziała to moja córka, którą na pewno będziecie mogli poznać na żywo już w sobotę na naszym evencie firmowym Czeladzi 17 września, na który Was serdecznie zapraszam. Tam będziecie mieli okazję poznać naszą panią dietetyk, panią Karolinę. Karolina przygotowała dzisiaj dla Was bardzo fajny, ciekawy wykład, który jak widzicie już nagrywamy, który pojawi się najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym bądź w środę na naszej stronie w zakładce Edukacja. Prośba jest do Was taka, zresztą tak jak było już to robione tydzień temu z doktorem Wietechą, że jeżeli macie w trakcie tego wykładu, Karolina, jakieś pytania, to bardzo proszę piszcie te pytania i na koniec Karolina postara Wam się odpowiedzieć na te wszystkie pytania, żeby sprostać Waszej ciekawości. Więc mam nadzieję, że wysłuchacie z dużym zainteresowaniem wykładu, bo w zasadzie jest to pierwszy samodzielny wykład Karolina. Karolina, serdecznie Cię zapraszam, oddaję Ci głos i życzę Ci fajnego czasu z naszymi klientami, dystrybutorami i fanami firmy Nature Day. Dziękuję bardzo. Okej, dziękuję bardzo, Marcin. No to ja jeszcze raz witam wszystkich Was tutaj. No i myślę, że możemy już zaczynać do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli korzyści płynące z podejmowania aktywności fizycznej. Ogólnie rzecz biorąc, aktywność fizyczna dzieli się na parę składniowych. Jest to również spontaniczna aktywność fizyczna, z angielskiego NEAT, czyli Non-Exercise Activity Thermogenesis, podczas której wykonujemy na przykład określoną liczbę kroków. Jest to również sprzątanie, czy też przemieszczanie się z miejsca pracy do domu. Jest to taka aktywność, która nie jest zaplanowana, czyli to nie jest trening, na który specjalnie się zbieramy, to nie jest fitness, siłownia, czy też zaplanowana sesja treningu biegowego, tylko właśnie to jest też nasz sposób gestykulacji, nasz temperament, na przykład jeżeli osoby są bardziej takie ekspresyjne, dużo gestykulują, no to też ta ilość kalorii, które spalają, jest większa niż takiej osoby o charakterze melancholika, która jest raczej spokojna. Wtedy taka osoba ma mniejszą ilość spalanych kalorii. Więc tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby wdrożyć do naszego codziennego życia takie małe zmiany, czyli zamiast pojechania do mieszkania windą, no to wchodzimy po schodach. Zamiast zaparkować auto jak najbliżej wejścia do sklepu, to parkujemy trochę dalej. Dzięki temu ilość kroków w ciągu dnia zwiększa się, przez to zwiększamy ilość wydatkowanych kalorii, a dzięki temu, jeżeli chcemy na przykład zredukować masę ciała, no to wytwarzamy sobie deficyt kaloryczny, który jest niezbędny do redukcji masy ciała.
Także na to warto zwrócić uwagę. To samo, jeżeli chodzi o, nie wiem, dotarcie do pracy, jeżeli mamy taką możliwość wysiąść przystanek wcześniej, jeżeli jedziemy środkiem komunikacji miejskiej, no to też zachęcam do tego, żeby właśnie zwiększyć tą aktywność, tak żeby ona była taka nie do końca zaplanowana, czyli właśnie nie, że zbieramy się z torbą na siłownię, tylko taka w ciągu dnia, żeby nam nie zmieniała za bardzo naszego planu dnia. No i dzięki temu ta ilość kroków będzie większa. Też warto tutaj sobie monitorować ilość kroków w ciągu dnia. Na przykład opaska mierząca właśnie dzienną ilość kroków, albo nawet aplikacja na telefonie też nam będzie liczyć ilość kilometrów, przeliczać to na kroki. No i pytanie teraz, ile tych kroków dziennie robić? No i tu jest taki ciężki temat, bo większość osób, z którymi współpracuję, raczej ma pracę o charakterze siedzącym, czyli tutaj cały dzień siedzą 8 godzin przy komputerze, no i na koniec takiego dnia wychodzi im 2-3 tysiące kroków, także nie jest to zbyt dużo, a taka zalecana ilość kroków, no to jest od 6 do 10 tysięcy. 10 tysięcy, no to jest już na przykład dodatkowy spacer jeszcze w ciągu dnia, no bo jeżeli będziemy siedzieć przez 8 godzin praktycznie przy biurku i naszą jedyną aktywnością będzie wyjście po kawę i wrócenie znowu powrót do komputera, no to tych kroków naprawdę będzie mało. Także zachęcam do tego, żeby sobie znaleźć takie właśnie zajęcia, możliwości, które pomogą nam nabić tą ilość kroków, czyli właśnie wchodzenie po tych schodach, tak jak mówiłam, zaparkowanie gdzieś dalej auta. No najlepiej byłoby wyjść jeszcze dodatkowo na przykład spacer wieczorny, no to na pewno nam zwiększy tą ilość kroków w ciągu dnia. Teraz jakie mamy rodzaje aktywności fizycznej? Każdy rodzaj aktywności fizycznej jest ćwiczeniem aerobowym, czyli takim, gdzie wzrasta nasze tętno. Natomiast ćwiczenia aerobowe możemy podzielić na ćwiczenia o charakterze beztlenowym i tlenowym. Te ćwiczenia o charakterze tlenowym będą charakteryzować się tym, że nasze tętno będzie w granicach od 50 do 70% tętna maksymalnego. Teraz jak wyliczyć tętno maksymalne? Od 220 odejmujemy nasz wiek. Czyli jeżeli mamy załóżmy 40 lat, to od 220 odejmujemy 40, mamy 180, to jest nasze tętno maksymalne i teraz obliczamy 50 do 70% tego tętna maksymalnego. No i wtedy, jeżeli mieścimy się w tym pułapie, no to nasz trening ma charakter tlenowy. Wtedy powinniśmy spokojnie móc na przykład rozmawiać z drugą osobą, natomiast jeżeli łapiemy zadyszkę, jest nam bardzo, bardzo ciężko, no to wtedy raczej jest to już trening o charakterze beztlenowym i wtedy nasze tętno powinno oscylować pomiędzy 75% tętna maksymalnego, a 90% tętna maksymalnego. No i ten trening o charakterze tlenowym, czyli tam, gdzie mamy niższy poziom naszego tętna, jest łatwiejszy do wykonania po prostu, bo może to być na przykład spacer, szybki marsz, taki delikatny trucht, wszystko zależy od osoby, no bo jeżeli osoba jest bardziej wytrenowana, no to automatycznie jej tętno będzie niższe. Natomiast jeżeli jest to osoba początkująca, to dla niej już na przykład trucht może mieć charakter wysiłku beztlenowego, bo tętno będzie tak wysokie, że już wejdziemy w ten pułap beztlenowy. Więc trening tlenowy na pewno jest właśnie prostszy na początku do wykonywania.
I też w przeciwieństwie do treningu o charakterze beztlenowym zajmuje nam więcej czasu. No bo na przykład jeżeli chcemy spalić właśnie takie 200-300 kalorii w ciągu na przykład 45 minut, no to właśnie musimy chodzić przez 45 minut na bieżni albo spacerować, jechać na rowerze. Natomiast jeżeli wybierzemy trening o charakterze beztlenowym, czyli tam, gdzie nasze tętno jest wyższe, no to wtedy taki trening trwa na przykład 10 minut, 15 minut. I tutaj w tym treningu wyróżniamy parę systemów treningowych. Może to być tabata, gdzie przez 20 sekund ćwiczymy bardzo intensywnie, na przykład biegniemy albo robimy szybkie przysiady, może też być pedałowanie na rowerze i 10 sekund odpoczywamy. I znowu 20 sekund na maksa ćwiczymy, 10 sekund odpoczywamy. No i taki trening ma charakter bardzo intensywny, spalamy dużą ilość kalorii w ciągu na przykład 15 minut i przez to, że nasz organizm nie nadąża z poborem tlenu, no to zaciągamy tak zwany dług tlenowy. No i ten dług tlenowy musimy spłacić podczas już po zakończeniu aktywności fizycznej, czyli już kiedy jesteśmy w domu, 24 godziny około po zakończeniu treningu spłacamy tak zwany zaciągnięty dług tlenowy, no i do tego potrzebuje organizm energii. Także dalej wydatkujemy energię po treningu, przez co metabolizm się zwiększa, no i dlatego też wiele osób jest zwolennikami właśnie treningu interwałowego, tabaty o charakterze beztlenowym, no bo jeszcze po treningu spalamy dalej kalorie. Także to są takie różnice pomiędzy treningiem tlenowym a beztlenowym. Czyli trening beztlenowy, podsumowując jeszcze tutaj, jest trudniejszy w wykonaniu, aeroby są łatwiejsze, natomiast jest on krótszy, czyli jeżeli nie mamy tutaj czasu, wystarczającej ilości czasu, no to wtedy te interwały będą krótsze w wykonaniu. Trening taki tlenowy jest dłuższy w wykonaniu, również trening tlenowy niesie ze sobą mniejsze ryzyko kontuzji, natomiast ten beztlenowy, kiedy szybko wykonujemy jakieś ćwiczenia, no, może powodować kontuzję, jeżeli się dobrze nie rozgrzejemy, także wydaje się bardziej kontuzjogenny, natomiast jeżeli będzie wykonana odpowiednia rozgrzewka, no to nie powinno tak być. Natomiast co jest skuteczniejsze? Tak naprawdę obie formy treningu są skuteczne. Jeżeli wolimy trening tlenowy, no to możemy robić trening tlenowy. Jeżeli bardziej odpowiada nam taka krótsza, intensywniejsza forma, może to być trening ten beztlenowy o charakterze interwałów czy też tabaty. Także nie ma tutaj takiej lepszej opcji. Wszystko zależy od poziomu wytrenowania danej osoby, także jeżeli jest ona początkująca, no to może lepiej, żeby na początku zaczęła od tego treningu tlenowego, a także od preferencji danej osoby, od możliwości czasowych, jeżeli nie mamy czasu, no to ten trening interwałowy jest zdecydowanie szybszy. No i przede wszystkim od tego, co lubimy, no bo bez sensu się zmuszać do ciężkich interwałów, no bo prędzej czy później nie będziemy już takiej aktywności fizycznej wykonywać, no i w ogóle zaprzestaniemy ćwiczeń. Kolejna kwestia, jaka aktywność fizyczna będzie idealna dla mnie? Czasami osoby pytają się mnie, czy lepsza jest siłownia, czy bieganie, czy może powinny chodzić na basen, a może rower. No i tak naprawdę aktywność fizyczna, każda będzie skuteczna, będzie przynosić nam korzyści, jeżeli będzie podejmowana regularnie i jeżeli będzie nam sprawiać przyjemność. Jeżeli ta aktywność fizyczna jest naszą zmorą, bardzo jej nie lubimy, no to nie będziemy jej wykonywać regularnie. Prędzej czy później odpuścimy taką aktywność fizyczną.
i ona nie będzie po prostu trwała długo. Także tutaj aktywność fizyczną dobieramy przede wszystkim na podstawie swoich preferencji. No i tutaj jeszcze ważna kwestia, jeżeli cierpimy na jakieś kontuzje, urazy kręgosłupa, zerwania, naderwania, mamy jakieś przeciwwskazania do podjęcia aktywności fizycznej, tutaj warto zasięgnąć porady doświadczonego fizjoterapeuty lub doświadczonego trenera personalnego, który dobierze dla nas odpowiedni trening, no bo też aktywność fizyczna, która jest wykonywana w zły sposób, może przysporzyć nam więcej problemów niż zalet. Także tutaj zwracamy uwagę na technikę wykonywanych ćwiczeń, dlatego tutaj trener personalny może być bardzo pomocny. No bo tak naprawdę jeżeli zakończyliśmy przygodę z aktywnością fizyczną na etapie WF-u w szkole, no to już mało co pamiętamy, także tutaj warto przynajmniej na początku trenować z osobą, która pokaże nam co i jak, szczególnie na siłowni, gdzie dochodzi obciążenie zewnętrzne, tutaj warto trenować na początku z trenerem. Kolejna sprawa, od czego powinna zacząć osoba początkująca? Tutaj przede wszystkim odradzałabym na początku osobom z nadwagą, z otyłością biegania, gdyż obciąża ono bardzo kolana, stawy, więc na początku osoby właśnie zmagające się z dodatkowymi kilogramami, szczególnie z otyłością, powinny zacząć od spacerów, basenu, właśnie pływanie nie obciąża nam stawów, więzadeł, także jest to bardzo dobra forma ruchu, albo dobrze dobrany trening siłowy. Jeżeli trening siłowy właśnie z obciążeniem jest dobrze dobrany, opiera się na podstawowych wzorcach ruchowych, to może być bardzo pomocny tutaj, nawet wśród osób z nadwagą, z otyłością, będzie wzmacniać nasze mięśnie, stawy, więzadła, dzięki czemu na przykład ból pleców będzie mniejszy albo z czasem całkowicie pozbędziemy się tego bólu pleców. Tutaj często osoby, które siedzą wiele godzin przy komputerze, mają problem z bólem w odcinku lędźwiowym czy też piersiowym. Natomiast jeżeli takie osoby rozpoczynają trening właśnie siłowy albo jakąkolwiek formę aktywności fizycznej, to często zauważają, że ten ból pleców mija. Także tutaj trening naprawdę leczy wiele schorzeń, do czego za chwilkę sobie dojdziemy. Więc tak jak tutaj jest napisane na slajdzie, spacery, basen, rower albo dobrze dobrany trening siłowy. No i co nam daje taka regularnie podejmowana aktywność fizyczna? Przede wszystkim poprawa wydolności fizycznej i zwiększenie siły mięśniowej. Im więcej mamy mięśni, masy mięśniowej, tym wyższa jest nasza podstawowa przemiana materii, czyli możemy przyjąć więcej kalorii, a przy okazji nie tyć. Także tutaj bardzo ważne jest zachowanie masy mięśniowej, szczególnie podczas redukcji, kiedy masa mięśniowa też lubi się zmniejszyć, to dzięki treningowi siłowemu możemy zachować masę mięśniową, no i redukować tkankę tłuszczową. Także tutaj trening siłowy, szczególnie w kontekście podtrzymania masy i siły mięśniowej. Kolejna korzyść to poprawa czynności i wydolności układu krążenia, także tutaj aktywność fizyczna wpływa na obniżenie tętna spoczynkowego, ciśnienia tętniczego, także w kontekście leczenia nadciśnienia, czyli choroby cywilizacyjnej, tutaj aktywność fizyczna, która jest oczywiście regularnie podejmowana, będzie bardzo pomocna. Kolejna kwestia, poprawa profilu lipidowego, czyli zwiększenie tak zwanego dobrego cholesterolu, HDL i obniżenie stężenia triglicerydów.
Tutaj często pacjenci trafiają do mnie z zaburzonym lipidogramem, czyli właśnie za dużo jest tego złego cholesterolu LDL, za mało dobrego HDL i właśnie też wysoki poziom triglicerydów. Tutaj oprócz właśnie leczenia żywieniowego bardzo ważne jest wdrożenie aktywności fizycznej, która również ma wpływ na poprawę lipidogramu. Także obie tutaj kwestie są ważne. Dodatkowo suplementacja wspomaga walkę z cholesterolem. Także tutaj wszystko musi być połączone. Kolejna kwestia, poprawa trawienia. Często osoby z zaparciami, pomimo wdrożenia diety bogatej w błonnik, picia odpowiedniej ilości płynów, no bo też stosując dietę bogatobłonnikową należy pić większą ilość płynów, żeby błonnik mógł tutaj zadziałać. No to również aktywność fizyczna wpływa na perystaltykę naszych jelit, więc czasami pacjenci stosują dietę, odpowiednią ilość płynów, natomiast no dalej ten tryb życia jest taki siedzący. I tutaj wdrażając aktywność fizyczną, problemy często znikają. Również regularnie podejmowana aktywność fizyczna ogranicza występowanie otyłości, jest zmniejszone ryzyko zachorowania na otyłość. Również zapobiegamy cukrzycy, tutaj cukrzycy typu drugiego, która w głównej mierze jest spowodowana nieodpowiednim stylem życia, czyli dietą bogatą w cukry, tłuszcze nasycone oraz właśnie brakiem aktywności fizycznej. Zapobieganie zmianom miażdżycowym, no to tutaj tak jak też mówiłam o profilu lipidowym, o poziomie cukru, no to tutaj też to wszystko się łączy ze sobą. Również wzmocnienie układu odpornościowego. Jakiś czas temu, kiedy właśnie były największe fale pandemii, COVID-u, ludzie bardzo, bardzo się bali, chcieli jakoś wzmocnić swoją odporność i nie każdy pamiętał o tym, że właśnie aktywność fizyczna bardzo mocno wzmacnia naszą odporność. I tutaj choćby mój przykład, gdzie ja trenuję praktycznie codziennie, mam jakąś aktywność fizyczną i w sumie to nie pamiętam praktycznie kiedy byłam chora, kiedy byłam przeziębiona. Dzięki temu, że ta aktywność fizyczna jest tak cały czas ze mną, codziennie praktycznie ćwiczę, bardzo rzadko czuję się słabo, bardzo rzadko jestem chora, przeziębiona, także widzę to sama po sobie, że aktywność fizyczna naprawdę wpływa na mój układ odpornościowy. Dlatego też tutaj warto o to zadbać. Tutaj, tak jak mówiłam, poprawa trawienia w kontekście zaparć, zachowanie ruchomości stawów, obniżenie ryzyka osteoporozy. Tutaj oprócz leczenia dietetycznego w osteoporozie bardzo ważny jest ruch, aktywność fizyczna, opóźnienie procesów starzenia. Osoby, które regularnie podejmują aktywność fizyczną, są pełne energii, czują się dobrze, czują na co dzień, są naładowane energią. Także to wszystko tutaj też wpływa na procesy starzenia. Również w kontekście nowotworów, których się tak bardzo boimy, czyli raka jelita grubego, raka piersi, aktywność fizyczna również zmniejsza zachorowalność na te schorzenia. Opóźnienie choroby Alzheimera i choroby Parkinsona, też tutaj te choroby neurodegeneracyjne są powiązane z aktywnością fizyczną, także aktywność fizyczna też wpływa na pracę naszego mózgu, no i poprawa snu, także aktywność fizyczna oprócz tego, że pomaga nam zredukować zbędne kilogramy, no to wpływa na jakość snu. I to jest bardzo ważne, no bo jeżeli się nie wysypiamy, to może być na przykład utrudniona redukcja masy ciała, może być wysoki poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. No i tutaj czasami osoby stosują dietę na 100%, liczą kalorie, co do kalorii, też są bardzo ciężkie treningi wykonywane, nie wysypiają się,
No i przez to właśnie coś z tą redukcją idzie nie tak. Także nie można zapominać o odpowiedniej ilości snu, jakości snu, żeby ograniczać używanie telefonu przed pójściem spać, żeby były to co najmniej 7 godzin na dobę, najlepiej 8, a nie 5, 4. To naprawdę rozregulowuje nasz układ hormonalny, który jest bardzo ważny, więc tutaj o sen trzeba zadbać i aktywność fizyczna nam w tym pomaga. Aktywność fizyczna a samopoczucie. Przede wszystkim, kiedy wykonujemy regularnie aktywność fizyczną, wzrasta nasz poziom pewności siebie. Mamy większe poczucie własnej wartości, też zmniejszamy ryzyko zachorowania na depresję, która jest teraz bardzo częstą chorobą. Również osoby, które mają problemy właśnie z napadami paniki, są bardzo zestresowane, to tutaj aktywność fizyczna bardzo dobrze rozładowuje nasz poziom stresu. No i jest taką prostą formą na obniżenie właśnie poziomu stresu, poprawę nastroju, dlatego że podczas aktywności fizycznej wzrasta poziom endorfin, mamy wyrzut endorfin, także tutaj aktywność fizyczna, jeżeli cierpimy na depresję, może być bardzo pomocna, może być jednym z narzędzi oprócz tutaj terapii psychologicznej i może nam pomóc po prostu wyjść z depresji oraz ustrzec nas przed zapadnięciem na tą chorobę. Także tutaj aktywność fizyczna nie tylko w kwestii sylwetkowej, ale również tutaj wpływa na nasz sposób myślenia, na to, jak się czujemy na co dzień. Zalecana ilość aktywności fizycznej, czyli ile tak naprawdę tej aktywności fizycznej powinniśmy wykonywać w ciągu dnia. Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, że dla osób od 18 do 64 roku życia aktywność fizyczna, taka o tym charakterze tlenowym, czyli taka mniej intensywna, powinna być wykonywana 5 razy w tygodniu przez pół godziny. Czyli na przykład idziemy na rower na pół godziny albo idziemy na spacer, taki troszkę szybszy. Tutaj właśnie będzie ta aktywność o charakterze tlenowym, albo 3 razy w tygodniu 25 minut. I tutaj może być szybszy bieg dla osób bardziej wytrenowanych, albo trening siłowy, który będzie bardziej intensywny niż właśnie taki spacer. No i wtedy to jest jedynie 3 razy 25 minut, także nie jest to aż tak dużo, jakby nam się wydawało i myślę, że każdy powinien wygospodarować w swoim planie dnia takie właśnie 25 minut, pół godziny, żeby po prostu poprawić nie tylko swoją sylwetkę, ale właśnie wpłynąć na stan zdrowia. I też zadbać o swoją przyszłość, no bo tutaj w kontekście starzenia czy też chorób właśnie takiego wieku podeszłego jak Alzheimer, choroba Parkinsona, no to też tak jak mówiłam wcześniej, aktywność fizyczna ma duży wpływ na to, czy w ogóle zachorujemy na te schorzenia i jak one będą bardzo zaawansowane. Więc powinien to być nasz nawyk, tak samo jak myjemy zęby rano albo pijemy kawę, tak samo aktywność fizyczna również powinna być codziennie, co drugi dzień z nami. Natomiast jeżeli chcemy, warto zacząć od wszystkiego małymi krokami, tak? Czyli na początku sobie wdrażamy te pół godziny, 5 razy w tygodniu, na przykład tej umiarkowanej aktywności. Natomiast jeżeli chcemy jeszcze bardziej zwiększyć tą aktywność, jeszcze lepiej się czuć, no bo z aktywnością fizyczną czasami jest tak, że po czasie tak bardzo nam się podoba to uczucie po ćwiczeniach, że chcemy jeszcze więcej zwiększyć tą aktywność fizyczną. Tutaj też trzeba uważać, żeby nie przesadzić w drugą stronę z aktywnością fizyczną,
No bo jeżeli te treningi są za ciężkie, nie mamy czasu na regenerację, sen, no to efekt może być odwrotny, mogą się też pojawiać stany zapalne w organizmie, także też tutaj trzeba uważać, słuchać swojego organizmu i nie przesadzać z za dużą ilością aktywności fizycznej. Natomiast jeżeli chcemy jeszcze zwiększyć tą aktywność, no to możemy dodać wysiłek o umiarkowanym natężeniu do 300 minut, czyli to jest około 5 godzin tygodniowo, lub angażować się w 150 minut, czyli 5 razy w tygodniu po 30 minut intensywnego wysiłku fizycznego tygodniowo. Także tutaj stopniowo zachęcam do tego, żeby zwiększać tą aktywność fizyczną, tak żeby po prostu mieć jeszcze więcej korzyści, jeszcze lepiej się czuć, żeby to było częścią naszego życia. No i czym może grozić siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej? Przede wszystkim osłabienie mięśni, stawów, więzadeł, a to może prowadzić do problemów z poruszaniem się, czyli tutaj brak aktywności fizycznej może powodować do właśnie osłabienia mięśni, przez co będą potrzebne wizyty u fizjoterapeuty, przez co też koszty się zwiększają, no bo też taka wizyta trochę kosztuje, jeszcze regularne wizyty też, także myślę, że korzystniej tutaj finansowo jest kupić karnet na siłownię albo wykonywać po prostu regularnie tą aktywność fizyczną, no żeby później nie doprowadzić właśnie do osłabienia mięśni, stawów, bo później są dalsze konsekwencje tego. Kolejna kwestia to problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. No tak, jeżeli dołożymy do braku aktywności fizycznej nieodpowiednią dietę, bogatą w cukry proste, tłuszcze nasycone, trans, no to w efekcie mamy nadwagę, otyłość, później otyłość prowadzi do insulinooporności, do cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, problemów z gospodarką lipidową, hormonalną. Także później też depresja jest czasami efektem otyłości, więc praktycznie cały nasz organizm sypie się, samopoczucie jest coraz gorsze, nasza samoocena też jest coraz niższa, coraz mniej nam się chce. Więc tutaj bardzo ważne jest prawidłowe utrzymanie masy ciała. Również brak aktywności fizycznej, tak jak już mówiłam, może grozić zachorowaniem na cukrzycę typu drugiego, rozwojem nadciśnienia tętniczego, może powodować zaparcia, no i bóle pleców. Tutaj właśnie zastosowanie aktywności fizycznej u osób, które miały problemy z odcinkiem lędźwiowym, bardzo często skutkuje tym, że właściwie już te osoby nie mają tych problemów, dużo lepiej się czują i w sumie to ćwiczą dlatego, żeby też ich nie bolały te plecy, więc już czasami to nie jest tylko kwestia właśnie wyglądu, tylko tego, że regularnie podejmowana aktywność fizyczna jest lekarstwem właśnie na ból pleców. No i tak podsumowując, to aktywność fizyczna powinna być dobrana pod nasz tryb dnia, pod nasze preferencje, upodobania, no bo jeżeli założymy sobie, że będziemy chodzić na 6 rano na crossfit i będzie nam to zaburzać cały dzień, będziemy się czuć niewyspani, będziemy mało spać, no bo o 23:30 kładziemy się załóżmy spać, później o 5:00 pobudka na crossfit, no to znowu będziemy zaburzać nasz cykl dobowy, nasz sen będzie słaby jakościowo, będzie krótki, co później może skutkować podjadaniem w ciągu dnia. Także
Tutaj też sen, odpowiednia ilość snu ma wpływ na to, czy ile zjemy w ciągu dnia, no bo też są badania, które mówią o tym, że osoby, które mają mało snu, mało śpią w ciągu dnia, częściej podjadają, nawet o 300 kalorii ich właśnie bilans energetyczny na końcu dnia jest wyższy. Także tutaj sen, regeneracja też wpływają na to, ile zjemy w ciągu dnia. Więc ta aktywność musi być dopasowana do nas, musimy ją lubić, no bo jeżeli nie będziemy jej lubić, no to nie będziemy jej wykonywać regularnie. I też nie musi ona być jakaś taka bardzo ekstremalna. Nie każdy musi chodzić na siłownię. Właśnie ważne, żeby ona była zaplanowana, żebyśmy mieli w planie, że dzisiaj idziemy sobie na przykład na długi spacer albo na rower, na fitness. Też tutaj panie, które się stresują pójściem na siłownię, na przykład nie każdego też, no tak, no stresują się pójściem na siłownię, no to mogą pójść na fitness. Są też salki takie dla kobiet na siłowni. Także też zachęcam do tego, żeby się w końcu przełamać, może pójść z koleżanką albo właśnie z trenerem umówić się, tak żeby rozpocząć tą aktywność fizyczną i nie czekać na lepszy moment, czyli nie czekać do poniedziałku, do nowego miesiąca. To jest tak samo jak z dietą. Osoby czekają do poniedziałku, w weekend się najedzą na zapas, tak żeby w poniedziałek od nowa zacząć, znowu trzymają się do piątku. Ta dieta jest bardzo rygorystyczna. Tak samo może być z treningiem. Trening jest na przykład bardzo rygorystyczny, bardzo dużo jest tych jednostek i trzymamy się tego przez 2 tygodnie, no bo później już nie mamy siły, nasz organizm jest zmęczony, nie mamy siły na kolejny trening, więc nie można przesadzić w żadną ze stron. Ani brak aktywności fizycznej, ani taka nadmierna aktywność fizyczna nie są dobre. Także mam nadzieję, że przedstawiłam tutaj Państwu wszystkie korzyści płynące z aktywności fizycznej i czym grozi jej brak. I teraz myślę, że możemy do tych pytań, jeżeli są jakieś, przejść. Szczerze mówiąc, Karolina, pytań za dużo nie mamy. Mamy na Facebooku pytanie od pani Marzyny, na które sobie sama odpowiedziała, również w komentarzach. Ewentualnie możesz to skomentować, czy pani Marzyna ze swoją odpowiedzią, którą ci wkleiłem, ma rację, czy nie. Już patrzę. Ale to jest to pytanie o tej aktywności fizycznej na działce warzywno-owocowej, tak? Wcześniej było pytanie, że bardzo ciekawy temat, jeżeli ktoś ma 70% pobytku na płucach po najbardziej znanej chorobie celebrycie i bardzo się męczy, nie ma siły na aktywność fizyczną, co ćwiczyć, aby oczyścić płuca. I pani Marzyna sobie odpowiedziała, że dziękuję, że właściwie ma odpowiedź. Wydaje mi się, że aktywność na działce warzywno-owocowej codziennie przy zbiorze owoców i warzyw wystarczy. Czy to prawda? Tak, tak, właśnie chodzi nawet o taką aktywność, która by się wydawała niepozorna, czyli to, co lubimy, to, co pani będzie wykonywać regularnie, bo pewnie bardzo lubi tą działkę i owoce, warzywa, także jak najbardziej taka aktywność co najmniej pół godziny, 5 razy w tygodniu będzie też dobrą opcją. I słuchajcie, super, jak Karolina zwróciła uwagę, że nie rewolucja, tylko ewolucja, nic na siłę. Ja z własnego doświadczenia też wiem, że za dużo, co za dużo, to niezdrowo. Zacznijcie od drobnych rzeczy, a później wejdzie na pewno w nawyk. Z drugiej strony, jeżeli nie macie czasu, czy macie jakieś obawy jeszcze przed pójściem gdzieś na zewnątrz poćwiczyć, to w 100% używając programu OptiChange, już od pierwszego programu macie dostęp do aplikacji Nature Day, aplikacji, z którą możecie sobie po prostu ćwiczyć, więc wszyscy użytkownicy OptiChange'a mają do niej dostęp w każdym z etapów
programu, począwszy od detoksu, skończywszy na modelu. Także od tego można zacząć, a później pokochać tą aktywność fizyczną, pokochać ruch i zgłębić temat, jak tutaj wspaniale i profesjonalnie przedstawiła nam Karolina. Karolina, ja Ci bardzo dziękuję. Cieszę się, że będziemy mogli się wszyscy spotkać już w najbliższą sobotę, gdzie tam wszystkie osoby, które będą na naszym evencie, na naszej konferencji, będą mogli sobie z Tobą porozmawiać i zgłębić ten temat. A na dzisiaj dziękuję Ci uprzejmie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Dobranoc.